ostatni dzień nowenny przed uroczystością świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w roku jej urodzin 150 lat, a dzisiaj również 126 lat temu odeszła do Boga 30 września 1897 roku. Ja to wiem, mój Boże, że na ziemi jestem, by Ciebie kochać. I aby Ciebie kochać na ziemi, nie mamy nic, tylko ten jeden dzień. Tymi słowami rozpoczyna się, jak przez dwa dni poprzednie mówiliśmy, moi drodzy, wiersz, który jest programem niejako życia świętej Teresy, pieśń, moja pieśń dnia dzisiejszego. I w tej pieśni na samym początku Tereska wyznaje wiedzę o tej miłości. Ja wiem. Co wiesz? Wiem, że aby Ciebie kochać na ziemi, aby Ciebie kochać na ziemi, mam tylko ten jeden dzień, który jest, jak powie, chwilą, instant, chwilą, chwilką, która ucieka, która dotyka mnie i znika. Nie mam nic, tylko ten jeden dzień, z chwili na chwilę. W drugiej zwrotce wyznaję swoją miłość. Jésus, je t'aime, kocham Cię. I potem prosi w 7 zwrotkach następnych, tak jak powiedzieliśmy wczoraj, o 7 zwrotkach, których błaga o miłość, wyznaje i prosi o pokój serca, o czystość serca, o siłę ducha, o męstwo w cierpieniach, o wytrwanie, o wierność. Ale w istocie w tym wierszu zawarty jest, jak powiedzieliśmy, program jej życia. Jaki? Żyć miłością. Żyć miłością każdego dnia. Nie mówi o nawróceniu z grzechu do łaski, z niewiary do wiary, ale mówi o dalej, kiedy dalej, wyżej, kiedy już jesteśmy w łasce, żebyśmy cali dawali siebie, bo żyć miłością to dawać siebie całego i nie czekać na zapłatę. W wierszu rzucać kwiaty, który mamy przed oczami, rzucać kwiaty, wyraża ciąg dalszy, mówiąc o tym, w jaki sposób należy żyć miłością, jak ona sobie to wyobraża. W tym wierszu rzucać kwiaty precyzuje, w czym wyraża się jej miłość do Chrystusa. Symbolem tej ofiarnej miłości jest róża. Róża, gest obrywanej z płatków róży, ocierania tymi płatkami krwi i łez Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego też artyści malują ją w tym ostatnim, uchwyconym momencie jej życia w infirmerii, kiedy krzyżyk profesyjny, przetrawiona chorobą gruźlicy, trzyma w swojej dłoni. Nowicjuszki przynoszą jej pewnego wieczoru różę ściętą na dziedzińcu klasztornym, gdzie każdego wieczoru na zakończenie dnia Tereska jako mistrz nowicjatu wprowadziła zwyczaj, żeby właśnie zbierały te płatki i rzucały ku Jezusowi ukrzyżowanemu. Ksiądz Jan Twardowski żalił się w jednym z wierszy do świętej Tereski, mówiąc tak: ciemna pod powiekami, a więc zapłakana, święta Teresko, nie trzymaj stale róż, oklepanych arystokratek, sztywnych jak wiersze na imieniny. Pokaż nam zawilec, jaskółcze ziele, żarnowiec, przylaszczkę, bławatek i tak dalej. Jakby nie mógł pojąć, dlaczego tak cały czas wyobrażają ją z różą, z różami. Ale Teresa nadawała głęboki sens róży, zwłaszcza oberwanej róży z płatków. I całym swoim życiem właśnie wyrażała siebie. W podobnym wierszu
napisanym dla siostry, dla matki Henryki w 51 o róży oberwanej z płatków mówi: roztrwoniłam, Jezu, moje życie dla Twojej miłości. Wzgardzoną i niekochaną przez stworzenia miłość zamknęłam w moim małym sercu. Oddałam się Tobie do szaleństwa, ponieważ Ty byłeś szalony z miłości do mnie. Nie uczyniła w swoim życiu niczego nadzwyczajnego. Przeżyła pięknie i w miłości swoje małe, codzienne życie. Wszystko było dla Niego, jak powie ksiądz Jan Twardowski w innym wierszu, że długo szedł do karmelitanki bosej, że wszystko tutaj dla Niego. I fartuch niebieski, i gołębie nie chcą mnie puścić. Wszystko było dla Niego. I pranie, i sprzątanie, i prasowanie, i nauka, i malowanie, i pisanie wierszy. Pozostałam zawsze mała, nie zajmując się niczym innym, jak zrywaniem kwiatów miłości i ofiary, aby móc je ofiarować Bogu dla sprawienia Mu radości. Kwiaty, a zwłaszcza płatki róż, stały się w jej życiu znakiem miłości do Chrystusa, znakiem ofiary i cierpienia z miłości i wreszcie znakiem cudów i łask, jakie dokonywały się i dokonują się od chwili jej odejścia. Jak powie, moim niebem będzie czynić dobro na ziemi. I to jest namalowane na tym obrazie, który mamy w naszym kościele. Moim dobrem będzie zstępować i czynić, moim niebem będzie zstępować i czynić dobro na ziemi. Ześlę deszcz róż na ziemię. Oto jej słowa, które wypowiedziała. Zechciejmy zerknąć do tego wiersza. Przeczytajmy je wspólnie. Przeczytajmy ten wiersz. Tak od niechcenia. Jezu, moja jedyna miłości, jakże kocham u stóp Kalwarii każdego dnia rzucać kwiaty, wiosenną różę odzierając z płatków. Chciałabym osuszyć Twoje łzy. Rzucać kwiaty to składać Ci pierwociny z najcichszych westchnień, z największego bólu. Moje cierpienia i radości, małe poświęcenia, oto moje kwiaty. Panie, moja dusza zakochała się w Twoim pięknie. Chcę Ci oddać wszystkie moje wonności, wszystkie kwiaty, dla Ciebie rzucając je na skrzydła wiatru. Chciałabym płomień niecić w sercach. Rzucanie kwiatów, oto moja broń, kiedy walczę o zbawienie grzeszników. Zwycięstwo należy do mnie. Zawsze Cię rozbroję moimi kwiatami. Płatki tych kwiatów, pieszcząc Twe oblicze, szepczą, że moje serce bezpowrotnie należy do Ciebie. Rozumiesz mowę róży odartej z płatków i uśmiechasz się do mojej miłości. Rzucać kwiaty, powtarzać słowa uwielbienia, to moja jedyna rozkosz w tej łez dolinie. Pójdę wnet do nieba razem z aniołami rzucać kwiaty. Mając przed oczyma i w uszach ten wiersz, przeczytajmy drugi, który jest dopełnieniem. Jezu, gdy widzę, jak podtrzymywany przez Matkę opuszczasz jej ramiona i stawiasz z drżeniem na tej smutnej ziemi Twoje pierwsze kroki, chciałabym przed Tobą odrzeć z płatków róże w jej pierwszej świeżości, by Twoja mała stópka miękko spoczęła na płatkach kwiatów. Ta róża odarta z płatków, boskie dziecię, to wierny obraz serca, który dla Ciebie pragnie składać się w ofierze w każdej chwili. Panie, na Twych ołtarzach niejedna róża błyszczy jak najchętniej. Oddaję się Tobie. Mamy tu różyczki, o, proszę bardzo, pięknie ułożone przez siostrę Emilkę, która dzisiaj ma swój ostatni dzień. Już idzie dalej z misją. Ta róża nigdy nie będzie oberwana z płatków. Ta róża będzie świecić, błyszczeć. Będzie piękna na
na ołtarzem. I Teresa mówi, układając kwiaty w swoim chórze, mówi, nie chcę być podobna do takiej róży, która umiera nieoberwana z płatków. Chcę siebie oberwać z płatków, czyli być nieznaną, być wzgardzoną, zapomnianą, być ukrytą, być po prostu wyniszczoną z miłości do Niego. Panie, oddaję się Tobie, lecz marzę o tym, by z płatków być odartą. Róża w pełnym blasku upiększa Twe święta, miłe dziecię, zaś płatki z róży odarte po prostu rzuca się na wiatr. Róża odzierana z płatków daje siebie po to, by, uwaga, już nie istnieć, być śmieciem. Jak ona ze szczęściem zdaje się na Ciebie, mały Jezu. Bez żalu depczemy po płatkach róży te smutne resztki. Prosta ozdoba, rzucana od niechcenia. Zrozumiałam to dobrze. Jezu, dla Twojej miłości roztrwoniłam życie, moją przyszłość. W oczach śmiertelnych jestem zwiędłą różą na zawsze i muszę umrzeć. Dla Ciebie muszę umrzeć, dziecię, piękno najwyższe. To szczęśliwy los. Odzierając się z płatków, chcę dowieść, że Cię kocham, mój jedyny skarbie. Pod Twymi dziecięcymi stopami pragnę w ukryciu żyć tu na ziemi i na Kalwarii chciałabym złagodzić jeszcze Twoje kroki. Żaden z mistyków nie doszedł do tej granicy, mówi znawca duchowości świętej Teresy, biskup Gigosze. Żaden. Każdy oczekuje nagrody. Kiedy matka Henryka przeczytała ten wiersz, mówi, brakuje jej jednej zwrotki, że Jezus zbierze te płateczki i znowu róże przywróci i w niebie będzie błyszczeć i będzie piękna. Teresa odpisała, błąd. Jeśli matka Henryka ma natchnienie, niech sobie to napisze. Mnie pociąga ukrzyżowanie. Mnie pociąga śmierć. Mnie pociąga bycie wyniszczoną dla Jezusa. Bycie jak róża oberwana z płatków. Badyl wyrzuca się na śmieci. Nie dba się o niego. Po prostu nikt nie zwraca na niego uwagi. Do czegoś takiego może dojść tylko ten, kto naprawdę jest rozmiłowany. Te małe ofiary, które Teresa składała, to nie niewielkie, ale niepowiedzenie uszczypliwego słowa, nieokazanie grymasu czy wstrętu na widok cudzego zachowania, uśmiech zamiast płaczu, grymasu czy kaprysu, czy też dąsania się, pokonywanie swego lenistwa, sprzątanie, pokonywanie swego strachu i pozostawanie w cieniu, pokonywanie swej niechęci do bliźnich, cierpliwość, gdy znów zostawiono bałagan w warsztacie, milczenie zamiast narzekania, dobre słowo zamiast niechętnego milczenia. W jaki sposób będę się spalać? W jaki sposób, pyta sama siebie w dziejach duszy, będę mogła okazać Ci miłość? Będę rzucać kwiaty. Nie opuszczę żadnej okazji do ofiary, żadnego spojrzenia, żadnego słowa. Wykorzystam najdrobniejsze czyny, by ćwiczyć się w miłości, czynić wszystko z miłości ku Tobie, z miłości dla Ciebie. Chcę cierpieć z miłości i cieszyć się z miłości. Nie pominę żadnego kwiatu, by nie oberwać go z płatków dla Ciebie. Umiera 30 września 1897 roku. 13 lat później, w 1910 roku, do przytułku małych sióstr ubogich w Lizie, prowadzonym przez siostrzyczki, trafia staruszek Ferdynand Aubry, chory na raka języka, alkoholik i ma tam umrzeć. Siostra wieczorami czyta chorym dzieje duszy. Trafia pewnego dnia na fragment o zachowanych płatkach róż, bo Teresa mówi, zachowajcie te płatki. Po mojej śmierci będziecie czynić dobro. Starzec przerywa siostrze i niewyraźnie prosi. Siostro, proszę tylko jeden z tych płatków. Proszę przynieść dla mnie.
Następnego ranka po mszy świętej siostra otrzymuje w lnianej torebeczce jeden płatek róży od siostry Agnieszki, Pauliny. Przynosi, daje, ten ze łzami w oczach całuje. Przez cały dzień i noc nie jęczy, nie krzyczy, nie awanturuje się, jest cichy. Następnego dnia siostra przełożona z przerażeniem odkrywa, że torebka jest pusta, płatka róży nie ma. Pyta się, gdzie jest płatek? A staruszek z rozbrajającą prostotą, zjadłem. No cóż, po płatku. Mija noc, następnego ranka, wszystkich w domu budzi staruszek, otoczony gromadą ciekawych, opowiada, pokazuje język, na którym już nie ma widoku śladu nowotworu. Lekarza, który go zbadał, który go leczył, pyta, a czy mi język odrośnie? Lekarz, nigdy, ale po kilkunastu dniach odrósł. Odrósł. I to był jeden z wielkich cudów świętej Teresy Różanych, który był do beatyfikacji świętej. Nie mogę odpoczywać w niebie, jak długo mój Ojciec Niebieski pracuje nad zbawieniem dusz. Nie mogę się cieszyć i świętować, dopóki na ziemi pozostanie dusza do zbawienia. Będę zstępować. Moim niebem będzie dobro czynić na ziemi. Ześlę wam deszcz róż. Tylko miejcie ufność i wiarę. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Życie jesteś chwilą, życie tyś mym snem. Życie tyś dniem krótkim przewijasz jak cień. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię, mam ten jeden dzień. Kocham Ciebie, Jezu, do Twych stukam drzwi. Na ten dzień króciutki życie moje zmień. Króluj w moim sercu, uśmiech Twój daj mi. Chodź na jeden dzień. Chcę Cię wielbić, Panie, bez zasłony raz. Z dala na wygnaniu dusza ischnie. Odkryj teraz prośbę.